body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku ze Skyrim. Mamy piękny piątkowy poranek. Jest godzina 9:02 u mnie. I słuchajcie, no nagrywam, bo ten Skyrim naprawdę jest piękna przygoda. A ja muszę iść do tych, wiecie, siwobrodych czy innych tam, jakby się oni nie nazywali, więc włączmy sobie tą misję. I kurka wodna, ruszamy. Ruszamy, bo to może być naprawdę bardzo fajne zadanie, które mi się podobać będzie. Siwobrodzi, jak tam się dostać? Wydaje mi się, że najprościej będzie chyba z tego miejsca tam się dostać. Zobaczymy, czy tak też się uda. Jak wiecie, mam zaadoptowane dziecko, więc muszę zbierać chyba i szukać jakichś tam skarbów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strażnica Białej Rzeki. Zaraz. Jak tutaj wejść? Chyba jakoś źle poszedłem, słuchajcie, bo ja poszedłem tutaj. Może jakoś tędy się wchodzi. Wiecie co? Dobra, chodźmy tam, przejdziemy przez most. Bo w sumie nie wiem, jak tam dojść. Wydawało mi się, że przedtem mnie prowadziło to tędy. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Idziemy tędy, zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Jako, że wchodzimy w niezbadany obszar, to odpalimy sobie łuczek. Ty, dobry ten łoś jest. Cwany bydlak, nie dał się zabić za pierwszym razem. Jestem lekko zmieszany. Chyba trzeba jakoś naokoło tu wchodzić. Nie wiem. Idziemy dalej. Przecież to jest tyle do zwiedzania rzeczy. Dobre to była! To ten niedźwiedź, który chyba misję tam jakąś dawał i chciał zabić różnych ludzi. Jaskinia miodowa. O kurczaki. Powiem tak, nie w kij dmuchał te niedźwiedzie. No jak widzicie, jak zwykle miałem zrobić misję, a trafiam w jakieś dziwne miejsca. No dobrze, nie podoba mi się to. Łuk myśliwski, to nic fajnego nie jest. Kufer. Nowa dłoń dotyka mej latarni. Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret.
a ja uczynię cię instrumentem mego oczyszczającego światła. No dobra. Nie wiem, co to oznacza, ale zrobię to. Wychodzimy, idziemy dalej. Kolejna misja, patrzcie. Idzie sobie bandyta w jaskini z niedźwiedziami. A tutaj wchodzi nam kolejna misja. Dobrze. Wasze zdrowie. Wróćmy lepiej na tą drogę. A, pochłania to życie. Ja chyba tędy szedłem, prawda? Tak. Słuchajcie, idziemy dalej. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Tak, jakoś trzeba by spróbować odbić w prawo. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, zobaczmy, bo kurde... Wow, tu jest tyle do zwiedzenia, że nie wiem, gdzie mam się udać. Przypadkiem zrobiłem misję, ale nie chcę je teraz oddawać, chcę iść dalej. Gorzej żyjmy się. Tu się tyle dzieje. Mogłem tylko konia też kupić, tak? Ale... Wiecie, jakbym szybko zwiedzał te krainy, to istniałoby ryzyko, że czegoś coś pominę. Dzień dobry. No jest chata alchemika, ale w sumie nic tutaj nie ma. Nie, oszukali nas. Idziemy dalej. Pokażcie mapę. Dobra fatality, podoba mi się. Gdzie jest Livia? No, gdzieś zaspała. Uż, ta dziewczyna to naprawdę potrafi człowieka doprowadzić do szewskiej pasji. Jak to kobieta? Czekajcie. Oki. Basti napisał, także dzisiaj koło 11, jak dobrze pójdzie, będzie live. Taka magia. Koza. Koza do woza. Możemy póki co kozy brać. Pozytyw jest, słuchajcie, taki, że wchodzę w góry. Może to być zimno, ale coś za coś. Dokładnie tutaj sobie wchodzę i pewno jakoś tam dojdę. Do tych siwobrodych, ale podejrzewam, że to jakaś sierocka skała mi czeka przedtem.
O, dzień dobry. Wszystko działo się bardzo szybko. Smok zniknął równie nagle, co się pojawił. Wszystko zostało zniszczone. Pójdziemy. Zbyt się bałam, by patrzeć. Nie wiem, co teraz poczniemy. Przecież nic nam nie zostało. Przesadzasz z życzliwością. Dziękuję. Spoko. Uważaj na siebie. Ale mogę wam jeszcze pomóc. Dziękuję za twą życzliwość. Aha. Smok, mówicie? Taki trochę wąwóz, to idealna miejscówka na zasadzkę. Zobaczcie, no oczywiście, że wchodzimy. Da, jasne. Potwory, moby. Kucanko, czy to się zapisało? Nie wiem, czekajcie, ja sobie zapiszę. Nie, absolutnie. Wampirzy sługa, okołdaki. No to ładnie. Gadu, gadu, a to wampiry od początku, tak? Dziękuję bardzo. Łok myśliwski, nie opyla się. Ale żelazo, strzały, przyda się. Tam coś jest? Chodźmy. To będzie chyba moje pierwsze spotkanie z wampirami. Boi się Livia. Lidia! Boże, ciągle mi się myli Lidia z Livią. O, młody wampir. Strzał w głowę pomaga. Wampirze zbroja. Wampirze buty. One są sporo warte. Zbroję zabiorę, gdzie potem się sprzeda, buty zostawię. Oj! Grubo. To jest ładne ujęcie, będzie na miniaturkę, wracamy. Wampir, kurde. Wow. 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 Widzieliście to?
jaki wampir krwawy. Upiór. To chyba wszystko w tej lokacji. Ale powiało grozą. Dobrze, że w niego wrzuciliśmy kilka strzał na dzień dobry, bo byłoby ciężej. Jakie miał oczy czerwone. Ten vampirons. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie bardzo. A patrzcie, ile warte to jest. Bierzemy. No miecz nie bardzo nam się przyda. To pewno jakiegoś człowieczka sobie jedli. No powiem wam, że impreza gruba jest. Siekiera drwala. Idziemy dalej. Ale powiem wam, że trochę strach. Tak się trochę lepiej celuje z tego łuku, przynajmniej mi. Podoba mi się to. Mi też, więc robimy tak. Jeden. O kurde. A to ci niespodzianka. To mnie ucieszy. Nie dasz mi rady. Bardzo proszę. Przejdźmy naokoło, potem zejdziemy na dół. Tutaj widzę z każdej strony wróg. I mnie to, powiem, nie cieszy. Tych sług jest tutaj masę. Wampirzych. Nie ma jak wampir, który jest, kurde, pełen strzał, wygląda jak jeż. Hehe, podoba mi się. O, już strzały zniknęły, bo je zabrałem, ale dobra. Ale wiecie, o co mi chodzi. Czytamy książki. Dobrze wiecie, dlaczego czyta się książki, bo mogą być tam jakieś fajne rzeczy, jakieś punkciki. Oczywiście nic nie ma. Mam trochę dylemat, czy być tutaj wampirem, czy nim nie być. To ma to, wiecie, swoje plusy i minusy. Ale chyba nie chcę być, więc jak tam będzie ta misja z tymi wampirkami, takie trumny chyba, to będę starał się nie być. I potem się odczaruję.
Tam też ma, można było chyba pójść, nie? Tak mi coś się wydaje, że tam też można było wejść na górę. O tam. I teraz nie wiem, w którą stronę iść, kurczaki. Pójdźmy tutaj. Aha, no bo to mam tylko do otwierania, okej. Szybko, żeby tak zawsze wychodziło. No te trumny zajebiście. Czytajmy książki i pójdziemy na dół. Możemy podbiec. Powiem wam, że wampiry mnie trochę przerażają. Lubię bardzo ten motyw, bo ja kiedyś oglądałem jakieś Blade'ów i tak dalej, Underworld'y i inne takie. I to naprawdę bardzo fajny motyw i wkręca, ale... 40 dni... No, 40 nocy jakiś taki był też... Jakiś był taki też kiedyś seria, film o wampirach. 6 dni mroku. Zajebisty. Muszę na jakieś koszmarne pająki śnieżne trafiać. Powinienem móc go przeszukać. Chyba nie ma takiej opcji. Lydia, musimy iść dalej. To będzie jakiś boss wampir. To co lubię najbardziej. Czytamy książki. Uczcie się dzieci, nauka to potęgi klucz, widzicie? Żelazny mnie nie interesuje. To idziemy, Lidzia. Trzymaj się z tyłu. Podoba mi się. Trochę warta jest. Weźmy ją. Najwyżej się wyrzuci. Wampirzy władca, naprawdę? O mój Boże! To była ciężka walka.
Dobra, ty, władco. Bo oczywiście gorsze było na początku. Może to i dobrze. Co tu mamy? Jeszcze jeden był. Raz, dwa, trzy. No jak tak sobie tędy około ciebie usiądę, no. Dobrze, jakieś takie zdjęcie z tymi kubkami. Niech będzie takie. Ci są przeszukani. Mogę tą wziąć zbroję, bo w sumie nie dużo waży. A, i tu był jeszcze jeden typ są. Weźmy. Potem najpierw te zbroje można sprzedać, nie? Kto to? Bandyta. Co tutaj jest? Jakieś kurde modyli się do jakiegoś wampirzego bóstwa chyba. Nie przyda mi się granat. Znaczy wziąłem, bo to dużo było warte, nie? Jakoś musi otwierać. Chyba przynajmniej powinno. A, jakiś łańcuch. Ja jestem ślepo oczywiście, okej. Wiecie, może kogoś uda mi się zabić. Skyrim, wyjście już. Gdzie wylądowałem? Aha, kawałek dalej. No dobra. Idziemy dalej. W dobrą stronę idę. W dobrą. Wiecie co? Chyba skończymy ten odcinek, bo gdyż ponieważ. Tak powiedziałem, mam 28 minut, więc chyba starczy. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy. I zobaczymy, czy w następnym odcinku uda nam się dojść do Siwobrodych. Póki co, co krok to jakaś jaskinia, bandyci. Dzieje się. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.